Kiedy John Bunyan napisał swoją wiekopomną książkę Wędrówka Pielgrzyma, podzielił ją na dwie części. Część pierwsza opowiada historię wędrówki mężczyzny, który wyruszy do niebieskiego miasta, a druga część przedstawia wędrówkę kobiety. Jest to adaptacja filmowa zakończenia nieśmiertelnego klasyka Bunyana, Historia chrześcijanki. Z drogi. Chwała człowiekowi w jego wędrówce. W jego wędrówce. Wędrówce. Wyruszył w drogę, by uratować swą duszę, ale na końcu wylądował w ognistym dole. To jego wędrówka. 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 Cześć człowiekowi na jego wędrówce. Wędrówce, wędrówce. Ruszył w drogę z całych swych sił i walczył z diabłem, uszedłszy ledwo z życiem. W swojej wędrówce, swojej wędrówce. Tak, tak, Fiejne. Jakże dowiodłeś swojej roztropności. Jesteś poważany w tym mieście. Dlatego, że miałeś zdrowy rozsądek, by wrócić zamiast naśladować tego głupca pielgrzyma. Ale, panie uparty! Tak, tak, sama ludzka mądrość, taki jesteś chwiejny. Jesteś mądrym człowiekiem, ale... Mówią, że chodzi on obecnie w szatach białych, że na głowie nosi złotą koronę wysadzoną perłami. Wiedzie wspaniały żywot, pije z fontanny życia. Dane mu jest żyć bez znoju i boleści. Tam, gdzie teraz mieszka, nie ma smutku. Co za idiotyczny nonsens. Człowiek ten był głupcem, a na nagrobku napiszą mu, że był święty. Powiadają, że pani pielgrzym jest przykro. Powiadają. Co to za gadanina? Dla człowieka, który okazał się tak mądry jak ty. Jest w miejscu wiecznych błogosławieństw. Tak słyszałam. Ale czyżby? Wieczne błogosławieństwa? Czy to jest możliwe? Jak mówi mój mąż, a przy całej swojej kłótliwości jest człowiekiem o wysokiej inteligencji, mówi on, że kiedy umieramy, umieramy tak jak psy. Ale czy słyszałaś o jego żonie? Nie. Jak prawie całkowicie pokutuje ze wszystkich swych dróg? Pani pielgrzym pokutuje? O tak, panie uparty. Niektórzy powiadają, że nawet bardziej niż jej mąż. Co trapi matkę? Tęskni za ojcem. Spójrz, mamo, przy oknie jest zło. Christiana. Chrześcijanko, moja droga, słuchaj tego, co mówi Księga, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Dusza, która grzeszy, umrze i wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Cała nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. Ktokolwiek bowiem zachowa całe prawo, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Winni wszystkiego, chrześcijanko. Winni wszystkiego. O Panie,
Zmiłuj się nade mną grzeszną. Musimy być czujni wobec tej głupiej kobiety. Nie wolno nam jej stracić, tak jak straciliśmy jej męża. Musimy być czujni wobec tej głupiej kobiety. Nie wolno nam jej stracić, tak jak straciliśmy jej męża. Nie wiem, co mam robić. Po prostu nie wiem, co mam robić. W czyim imieniu przychodzisz? Przychodzę w imieniu Pana Zastępów. Pokój Boży temu domowi. Mam wiele imion. Odwiedzam Was w imieniu Ewangelisty. Mówi się o tym, że zdajesz sobie sprawę ze zła i głupoty swoich dawnych postępowań oraz zatwardzenia serca względem swojego męża oraz że żałujesz w duchu. O tak, usłyszałeś prawdę. Dobrze. Oto przyniosłem Ci list od tego, który jest Królem Królów, Panem Panów, w którego obecności teraz mieszka Twój mąż. Ten list jest zaproszeniem i przewodnikiem. On po prostu zniknął. Czy on był prawdziwy, matko? Być może zbyt prawdziwy, by nasze oczy mogły go dłużej widzieć. Jest napisane złotymi literami. Jest piękne. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A ja wam dam ukojenie. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Co to oznacza? Musimy podążyć za waszym ojcem. Musimy znaleźć drogę do niebieskiego miasta. Nie mogę do tego dopuścić. Idź, powiedz jej chwiejnie. No dalej. Zapukaj, ty głupcza. Wejdź tam i powstrzymaj ją. Powiedz jej. Powiedz jej. Proszę, wejdź, panie chwiejny. Niech pani nie idzie, pani pielgrzym. Ja sam kiedyś wyruszyłem w tą podróż, jak wiesz, ale postąpiłem rozsądnie. Wróciłem się. Myślisz, że mój mąż był nierozsądny? Cóż, nie powiedziałbym tego. W ten sposób, panie pielgrzym. Ale z powodu powrotu do miasta zagłady byłeś rozsądniejszy od mojego męża? Nie powiedziałbym tego. Nie mogę na pewno powiedzieć, że zrobiłem cokolwiek zbyt mądrego w całym moim życiu. Przynajmniej nie na długo. Ale słyszałem, jak pan pielgrzym mówił, że wszelkie zło czeka na tych, którzy udają się na pielgrzymkę. Niebezpieczeństwo, głód, nagość, miecz. Wszystkiego tego mój mąż zaznał, z pewnością.
Ale dotarł do niebieskiego miasta, panie Chwiejny. Nie może pan temu zaprzeczyć. Prawdę mówiąc, nie możemy temu zaprzeczyć, panie Pielgrzym. I mówiąc szczerze, żałuję, że nie poszedłem dalej z pani mężem. Och nie, nie to chciałem powiedzieć. Dlaczego nie porozmawiasz z którymś z naszych sąsiadów? Może ruszylibyście wędrówkę razem? Cóż my to słyszymy? Czy to prawda, że pani Pielgrzym chce ruszyć ze swoim mężem? O, to prawda, najprawdziwsza prawda. O, zaślepiona i głupia kobieto, niczego się nie nauczyłaś z cierpień swojego męża? Och, pozwól jej odejść, myślę, że dobrze będzie jej się pozbyć. Musimy jej pomóc. Pomóc jej? Wczoraj byłam w domu pani Rozpustnej. Była z nami pani Lubiciało, pani Nieczystość i pan Lubieżność. Cóż za cudowny czas mieliśmy. Pójdź z nami, pani Pielgrzym, odwiedźmy naszych szczęśliwych sąsiadów. Nic mnie nie powstrzyma od mojego planu. A co z twoimi drogimi dziećmi? Twój mąż, tak jak i ty i twoje dzieci, jesteście z tego samego materiału. Z powodu mojego głupiego wyboru zdecydowałam się nie pójść z mężem. Moje dzieci chcą iść ze mną. Są tylko dziećmi. Oczywiście, że chcą iść z matką. Ale czy powiedziałaś im, jakiego rodzaju jest to podróż? Tak. Powiedziałam, jak najlepiej potrafiłam. Ona jest stratą czasu. Pozwólmy jej odejść. Jeśli pozostanie w takim stanie umysłu, będzie godną pożałowania sąsiadką dla nas wszystkich. Tylko nie kolejna bezmyślna. Dzień dobry, miłosierna. Dzień dobry, pani Pielgrzym. Przyszłam pożyczyć trochę jedzenia, ale... Czy wybierasz się w podróż? Ja oraz moje dzieci zdecydowaliśmy podążyć tą samą drogą, którą wybrał mój drogi mąż. Pani Pielgrzym, byłam nieszczęśliwa i nierozsądna, ale pokutowałam za swoje grzechy. Mam zaproszenie. To jest napisane złotem. A to dlatego, że pochodzi od Króla Królów i Pana Panów. Oto kto rządzi miejscem, w którym mieszka mój drogi mąż. Możesz pójść z nami. Ale nie jest tam zbyt niebezpiecznie? Nie jest tak niebezpiecznie, jak zostanie tutaj w mieście zagłady. Ale jestem tak niegodna. Pan miejsca, w którym mój drogi mąż przebywa, mówi nam, że im bardziej jesteśmy niegodni, tym bardziej on nas przyjmuje. Jestem bez wiary. Jestem tak pełna wątpliwości. Mamy obiecaną wiarę. Możemy być wolni od wątpliwości. Proszę, pójdź z nami. Pójdę. Oj!
Hej, wszyscy, uwaga, nadchodzą! Panie Uparty! Oni odchodzą! Głupcze, znowu wszystko zepsułeś. Ty pokutuj pierwszy, a ja będę pokutował po tobie. Czym jest grzech, matko? Jest to coś, o czym nie rozmawiamy, kochanie. Czemu ona nie wróci? Jedną rzeczą, której nie mogła znieść w swoim mężu, było to, że wystawił rodzinę na pośmiewisko. Nie lubię, gdy ludzie szydzą ze mnie, panie Uparty. Matko, gdzie jest miłosierna? Poczekajcie. Dalej, miłosierna, chodźmy. Dalej, miłosierna, chodźmy. Dalej, miłosierna, chodźmy. Nie jestem pewna, czy mogę z wami dalej iść. Skąd jesteś pewna, że mogę dalej iść? Moja pewność oparta jest na obietnicach Pana Niebieskiego Miasta. Zostałam skierowana do ciasnej bramy. Pójdź ze mną do tego miejsca. Pójdę, panie pielgrzym. Pójdę. Myślę, że w tej wędrówce chciałabym nazwać się chrześcijanką. Chrześcijanka. O tak, to jest bardzo dobre i naprawdę do ciebie pasuje. Jak dotąd była to przyjemna wędrówka. Ale dla mojego drugiego męża było w niej wiele prób i pułapek. I tak jest z pewnością dla każdego pielgrzyma. Powinniśmy poszukać miejsca schronienia. Czy myślisz, że w ogóle powinniśmy byli ruszać w tę wędrówkę? Jestem troszkę przestraszona, matko. Chodźcie, nic nam nie da, stanie tutaj. Bagno, rozterki, w którym mój drogi mąż niemalże zginął. Mateuszu, stój tam! Stój!
Uwaga! Chodźcie. Pójdźmy w tym kierunku. Z dala od bagna. Chrześcijanko, zawróćmy. Nie wiemy, jakie jeszcze zło jest przed nami. Gdzie są moje dzieci? Mają się dobrze. Zajmiemy się nimi, będziemy się nimi opiekować, zaspokoimy ich każdą potrzebę. Nie widzicie, że jesteśmy tylko pielgrzymami? Nie mamy żadnych pieniędzy. Nawet jedzenie zawdzięczamy życzliwości tych, których spotykamy na drodze. Nie chcemy waszych pieniędzy. Nawet gdybyście takie posiadały. Nie, my chcemy was. Czyż ona nie jest urocza? Urocza, urocza, urocza. Pewnego dnia przyniesie wielką przyjemność uczniom naszego mistrza. Wszystko to za twoją niewielką przysługę. Nigdy nie widziałam takich wspaniałości. Bóg jest wierny. Nie dozwoli, byście były próbowane ponad wasze siły, ale wraz z próbą daj wyjście z niej. Niech tak się stanie, Panie. Odpocznijmy tutaj nocy. Dzieci? Czy będziemy tu teraz bezpieczni? Czy nasz Pan właśnie nie pokazał swojej opieki? Chrześcijanko, tak? Dlaczego tak kusiły mnie kosztowności tych złych mężczyzn? Twoja niewinność bardzo cię usprawiedliwia. Ja także się nad nimi zastanawiałam przez moment. Moja wina jest o wiele większa niż twoja. Muszę się jeszcze tyle nauczyć. Wiele jest rzeczy, które nie są powiedziane o pielgrzymce. Jedno wiemy. Musi być czas na naukę. Chodź, Greta.
spójrz na te piękne owoce. Mateuszu, nie! Myślałam, że owoc był piękny. Moje oczy muszą być ślepe na zło. Chrześcijanko, myślisz, że powinnam wrócić do miasta zagłady? Chcesz wrócić? Nie jestem pewna. Czy wróg ciągle nas obserwuje, knując zło przeciw nam? Tak. Jeszcze w mieście zagłady był gotowy do działania. Myślę, że zły przykłada o wiele więcej uwagi do nas w trakcie naszej wędrówki, niż do tych, którzy zostali w mieście. Miasteczko Moralność. To musi być niedaleko niebieskiego miasta. Wydaje mi się, że to zła ścieżka. Brama. To brama miłosierna. Poszliśmy dobrą drogą. Dzień dobry, pani. Jestem pan Dobra Wola. Skąd przychodzicie i dokąd zmierzacie? Jestem chrześcijanka. Wydaje mi się, że to jest brama, przez którą mój mąż, pielgrzym, przede mną kiedyś przechodził. A tak, dobrze go pamiętam. Kto idzie z tobą? Moje dzieci są ze mną i... Obudzona córka. Jestem niegodna. Nie mam zaproszenia. Jak moja przyjaciółka chrześcijanka. Ona ma zaproszenie od Króla Królów. Ja mam zaproszenie tylko od niej. Jestem niegodna. Jeśli ktokolwiek mógłby być godny, a takim nie może być śmiertelnik, to nie ma sensu przekraczać tej bramy. Chodź. Myślę, że powinnam wrócić.
Wejdźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie do zatracenia, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Dom tłumacza. Witajcie. Miłosierna, spójrz. Nie miłujcie świata, ani rzeczy, które są na świecie, bo gdy okaże się arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Czy to jest człowiek tego świata? Mówisz dobrze. Jego grabie wskazują cielesny umysł. Czy korona jest mu oferowana? W rzeczy samej, w zamian za jego grabie. Ale on widzi tylko rzeczy świata, pożądliwość ciała, oczu i pychę życia. Nie ma czasu na rozmyślanie o niebie. Nikt nie może założyć innego fundamentu poza tym, który został już założony, a jest nim Jezus Chrystus. Jeśli ktokolwiek buduje na fundamencie ze złota, srebra lub drogich kamieni, drzewa, siana, słomy, praca każdego będzie wypróbowana. Ujawni się ona w ogniu. Ogień jest Bożym sądem, zniszczy zwykłą pracę tej ziemi, ale oczyści i utwierdzi to, co wieczne. Brudna świnia! Jakie jest znaczenie tego, panie tłumaczu? Im tłustsza jest świnia, tym bardziej lgnie do błota. Tak samo im zdrowszy jest zmysłowy człowiek, tym bardziej ciągnie do złego. Łatwiej jest nie spać przez jedną noc czy dwie, aniżeli czuwać przez cały rok. Tak samo łatwiej jest zacząć dobrze, niż wytrwać do końca. Kto pragnie dobrze żyć, niech nieodłącznym towarzyszem uczyni myśl o ostatnim dniu swojego życia. Ten, kto żyje w grzechu, a spodziewa się szczęścia w przyszłości, jest podobny do tego, który sieje kąkol, a spodziewa się napełnić stodoł dobrym ziarnem. Twoje obrazy i przysłowia są bardzo pomocne. Czy mój mąż tędy przechodził? Tak, i był najżarliwszym pielgrzymem, jakiego spotkałem. Będzie to dla niego wielką radością, gdy dotrzesz do miasta. Czy on wie, że idę? Najważniejsze dla ciebie jest wiedzieć, że jesteś na właściwej drodze. Chodźcie, pokażę wam ścieżkę, którą będziecie iść. Zwiastuję wam Ewangelię. Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z tym, co napisano. Został pochowany i powstał z martwych trzeciego dnia, zgodnie z Pismami.
został zraniony z powodu naszych występków, starty za nasze winy. Jego cierpienie przynosi nam pokój. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Mój Pan i mój Bóg to jest ten, w którego uwierzyłam od pierwszego dnia, gdy żałowałam swoich grzechów. Żałować, chrześcijanko? Tak. On umarł za nasze grzechy. Nasze grzechy? Moje. Tak, miłosierna. Za Twoje grzechy. Nie chcę się przechwalać, ale nie popełniłam wielkich grzechów. Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak splugawiona szata. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Nie ma pokoju w moim sercu. On jest naszym pokojem. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Przyjęłam. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiona. Wierzę. Co się stało? Ja także chcę uwierzyć. Każdy może uwierzyć. Nie bójcie się. Możecie się radować. Jestem wielkie serce, pocieszyciel, obrońca i przewodnik. Obiecany i osiągalny dla wszystkich, którzy żałowali swych grzechów i zdążają do niebieskiego miasta. On jest duży. Jest fajny. Jest moim przyjacielem. Kto im to zrobił? Sami sobie to zrobili. Ich imiona to Prostak, Drzemalski i Zarozumialec. Ale mają także niezliczone inne imiona. Obłuda, próżność, odstępca. Wiele imion. Ale oni byli pielgrzymami, tak jak my.
fałszywymi pielgrzymami. Fałszywymi pielgrzymami? Weszli na drogę, ale niebiańskie miasto nigdy nie było ich celem. Zamiast tego twierdzą, że są pielgrzymami. Sprowadzili wielu na manowce. Czy kiedykolwiek dojdą do niebiańskiego miasta? Ani oni, ani ci, którzy poszli za ich bezrozumnymi radami. Tu leży pozorniś, jeszcze trochę ciału. Ku pamięci niedbalstwo. Dobre uczynki. Wielkie serce. Jestem bardzo zaniepokojona tymi trzema mężczyznami. Jest wielu innych takich jak oni. Dlaczego pan nie może im przebaczyć? Gdyby tylko go o to poprosili. Moja wiara i poznanie są tak małe. Wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Tak też przychodzi poznanie. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Odnośnie tych trzech mężczyzn, których ciała właśnie widziałaś, Święta Księga mówi o nich jako nie mający poznania, zaćmieni, odłączeni od żywego Boga z powodu ślepoty swoich serc. Musimy już iść. Wzgórze Trudów. Właśnie tam jest altanka, miejsce dla odpoczynku pielgrzymów. O, pięknie. Nasz Pan przygotował to specjalnie dla pielgrzymów. W świecie pełnym bólu i cierpień pozostaje odpoczynek dla ludu Bożego. Odpoczynek dla ludu Bożego. Odpoczywać w Panu to jedna sprawa, a obojętne przesypianie to zupełnie inna. Pamiętam, co powiedziałeś rano, Wielkie Serce. Droga do niebiańskiego miasta jest jak wspinanie się po drabinie. Droga do piekła jest jak schodzenie ze wzgórza. Szczęśliwe, czyste serce, albowiem oni Boga oglądać będą. Właściwie powinno być szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Szczęśliwi czystego serca. Albowiem oni Boga oglądać będą. Właśnie tak. Chciałbym mieć czyste serce. W oczach Bożych masz takie, mój synu. I tylko to w tobie, w jego oczach jest ważne.
Chrześcijanko, to czarny pies! Tak jest, musicie być ostrożni. Stójcie tam, gdzie jesteście, pielgrzymi. Jestem olbrzym, okrutny. Suwerenny władca Królestwa Nieznanego. Tylko głupcy wchodzą do Nieznanego Królestwa. Ci pielgrzymi wchodzą w imieniu tego, który zna przyszłość lepiej niż oni pamiętają przeszłość. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech nie trwoży się serce wasze i niech się nie lęka. Będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Będziecie żałować, że tu przyszliście. Powierz swoją drogę Panu, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Twoi przyjaciele nazwą Cię głupią. Staliśmy się głupi dla Chrystusa. Wielkie niebezpieczeństwa czekają na Ciebie. Nie dasz rady, nie dasz rady. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Czy będziemy bezpieczni, wielkie serce? Mądry pielgrzym, który jak wy chodził z Panem, kiedyś powiedział: nigdy nie wątp w ciemności, w to, co Pan powiedział ci w dzień. Czy będą jeszcze inne niebezpieczeństwa? Tak. Ale dla prawdziwego pielgrzyma zmierzającego do niebiańskiego miasta największe niebezpieczeństwa są tylko okazją do doświadczenia wiary. Ale ja mam tak małą wiarę. Jestem tak pełna wątpliwości. Pamiętaj, miłosierna, wiara przychodzi z uwierzenia w obietnice, które Bóg nam dał. Zaufaj Panu z całego serca. Nie polegaj na swoim rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. A On prostować będzie Twoje ścieżki. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą.
przeto się nie boimy. Radość z Pana jest Twoją ostoją. Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. O miłosierna, pozwól, by obietnice naszego Pana rozlały się w Twoim sercu, tak jak słońce ogrzewa ziemię. Ale mam tak małą wiarę, a Ty... Wzrastaj w łasce i w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wzrastaj w łasce, każdego dnia bardziej, pewniejsza w swojej wierze. Imię Pana jest mocną wieżą, chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Proszę, Panie, wzmocnij miłosierną. Daj mi właściwe słowa, gdy do niej mówię. Pomóż mi prowadzić dzieci po tej drodze. Dziękuję, Panie. Gdzie idziemy, mamo? Do pięknego miejsca, które Pan dla nas przygotował. Jaki będzie ten dom? Miejsce tak piękne, że tylko możemy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał. Czy to jest daleko? Nie wiem, jak to daleko. Czy Wielkie Serce wie? Wielkie Serce wie. Kiedy nam powie, że nadejdzie odpowiedni czas, czy będzie w tym miejscu jakieś zło? Czasami jestem zły, ale Pan tego wspaniałego miejsca sprawi, że będziesz zawsze dobry. Nigdy więcej zły? Nigdy więcej zły. Czy będę tak dobry jak Wielkie Serce? Tak dobry jak Wielkie Serce. Będę tak dobry jak Wielkie Serce. Czy dotrzemy do niebieskiego miasta, zanim dorosnę? Chcesz dorosnąć, prawda? Chcę być taka jak Ty. To ważne, by dorosnąć. To jest piękne. Ale nie jest to najważniejsza rzecz w Twoim życiu, ani nie najpiękniejsza. Czy będzie więcej dzieci w moim wieku w niebieskim mieście? Wiele. I każdy z nich powie Ci, że jedna chwila z Królem Królów i Panem Panów jest ważniejsza i piękniejsza niż najdłuższe i najszczęśliwsze życie, jakie możesz mieć na tej ziemi. Targi próżności. Targi próżności. Słyszałam o tym złym mieście. Ja też. I o doświadczeniu, jakie mój mąż tam przeszedł. Możemy tam iść, matko? Chciałbyś tam pójść? Myślę, że tak. Gdybyś wiedział o miejscu, które całkowicie zawróci cię z naszej drogi, czy wciąż chciałbyś tam pójść? Czy to jest złe miejsce? Bardzo złe. Czy chcesz tam iść, Greta? Nie, jeśli to złe miejsce. A Ty, Mateuszu? Jestem bardzo ciekawy, matko. Nie chcesz, bym tam poszedł? Ważniejsze jest to, co Ty chcesz zrobić. Chciałbym pójść. Mateuszu! Ale wybieram, że nie pójdę. Ale jest jedno miejsce, które musisz zobaczyć. Jest na obrzeżach Targów Próżności. Chodźmy.
To jest miejsce, w którym wierny, umiłowany przyjaciel twego męża zginął w płomieniach swoich oprawców. Nie zdawali sobie sprawy, że obdarowali go jednym z najwspanialszych zaszczytów, jakie może otrzymać śmiertelnik, umrzeć dla swojego pana. To jest zaszczyt? Wielki zaszczyt. Nie odważyłabym się umrzeć. Ledwie mam wiarę, przez którą mogę żyć. Chcę wierzyć, ale mam tak wiele wątpliwości. Spójrzcie, to pielgrzymi. Jakie dobre drwa na wieczorny ogień. To tylko kobiety i dzieci. Czy spalenie ich nie będzie grzechem? Nic grzesznego nigdy nie wydarzyło się na targach próżności. Zatrzymajmy się tu. Dobrze, siądźcie tu. O chrześcijanko, gdyby nie twoja wiara i odwaga, już dawno zawróciłabym z tej wędrówki. Gdzie jest wielkie serce? Jestem z wami. Cały czas z wami byłem. Ale zapomnieliście o tym. Wasz obrońca i pocieszyciel. Łąka manowca. Spójrzcie, jak przyjemna jest ta droga. Przyjemna? Co jest przyjemne dla oczu, może być ryzykowne dla stóp. Wygląda ładnie. Jest niezwykle piękna. Pójdźmy nią. Ale idziemy tą drogą, miłosierna. Spójrzcie. Czy oni też są pielgrzymami? W rzeczy samej. Dołączmy do nich. Witajcie. Czy także wędrujecie do niebieskiego miasta? Tak. To przyłączcie się do nas. Raduje nas w wędrówce dzielenie się błogosławieństwami z naszymi braćmi i siostrami. Dziękujemy. Chcesz coś zjeść?
Pozdrowienia od jego królewskiej wspaniałości, księcia. Księcia? Księcia, który rządzi w powietrzu. Możesz zostać jego królewską księżniczką. Tylko wybierz tę przyjemną drogę przez łąkę manowce. Tylko ty byłaś na tyle mądra, by dostrzec jej piękno. Chodź, pokażę ci drogę. Powiedział pająk do muchy: do mego domu dziś przyjdź. Mucha odpowiedziała pająkowi: przyjdę, ale nie zostanę. Miłosierna, nie wchodź tam! Pomóż mi! Chodź! Pomocy! O Panie, pomóż nam! Dlaczego tak mnie ciągnie do tego miejsca? Śmiertelnikom zawsze łatwiej zwątpić niż wierzyć.
łatwiej wątpić niż wierzyć. Jakże to prawdziwe o mnie. Chciałabym, byśmy mogli zniszczyć ten zamek. Możecie. Zniszczyć zamek zwątpienia? Tak. Zamek zwątpienia istnieje w życiu każdego pielgrzyma. Może on albo poddać się jego mocy przez niewiarę, albo zniszczyć zamek przez moc wiary. Czy możemy go zniszczyć? Ty możesz go zniszczyć, miłosierny. Ja? Ale tylko, gdy będziesz wierzyć. Niewiara sprawia, że pielgrzym staje się bezsilny, ale jeśli ty będziesz wierzyć, możesz zniszczyć zamek zwątpienia. Wierzyć. Wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Widzisz, wiara podoba się Bogu, ponieważ działa na mocy Bożych obietnic danych Tobie. Panie, wierzę. O proszę, pomóż memu niedowiarstwu. Burza cię tu nie dosięgnie. Jest to tylko sąd nad zamkiem. Odpowiedź na twoją wiarę, droga miłosierna. Moją wiarę? Wiara. To jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat. Twoja wiara. Moja wiara? W imieniu Pana. W imieniu Pana. Bądź zniszczony. Mama. Góry Błogości. Odpoczynek pielgrzymów. Pragniesz być w drodze?
tak jak inni. Przez tak wiele lat zaspokajali tu potrzeby pielgrzymów. Czas na nich, i ruszyli do niebiańskiego miasta. Więc potrzebni są następni, którzy będą zajmować się gospodą. Ja chciałabym zostać, by zajmować się gospodą. Tak samo ja. Moja żona i ja zostaniemy na jakiś czas. Ci, którzy idą do niebiańskiego miasta, chodźcie ze mną. Ci, którzy zostaną tutaj i będą oglądać gospody, możecie siedzieć. Odeszli, tak jak wielu pielgrzymów przed nimi, nareszcie bezpieczni w niebiańskim mieście. Ale są ci, którzy pozostali. Proszę pana, proszę się zatrzymać. Pomogę panu.
pomocy, pomocy! Chodź do mnie. Już jesteś bezpieczna. Nie płacz, nie płacz. Ci, którzy doszli, skończyli już pracę. Ci, którzy pozostali, mają służyć. Ale są też inni. Ci, którzy są w pielgrzymce. Ci, którzy jeszcze nie zdecydowali. Do nich wszystkich. Do ciebie, mój przyjacielu. Król królów, Pan panów mówi, chodź. Wejdź do radości swego Pana. Jezus powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną.